Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będą niczym, ten samego siebie oszukuje. List do Galacjan, rozdział 6, werset 3. Wróg stara się wbić nas w pychę. Czasem zdaje nam się, że jesteśmy niczym, że nie jest z nami dobrze, ale innym razem wydaje nam się coś wręcz odwrotnego. Dawniej często pasałem bydło i musiałem wtedy na nie bardzo uważać, bo mówiono mi: pamiętaj, uważaj na wzdęcia, zwierzę może z tego zginąć. Wzdęcie najłatwiej zdarza się tym, którzy mają dobry apetyt, a więc również tym ludziom, którzy chętnie słuchają słów Bożych, ale wszystko zatrzymują dla siebie. To ich uszczęśliwia. Uważają, że są szczęśliwsi od innych. I wtedy zaczyna się niebezpieczeństwo. Gdy zwierzęta mają wzdęcie, daje się im z początku tylko suchą paszę. Nam ludziom Bóg często daje suchą paszę dopiero później. Na razie zabezpiecza nas przed mrozem, chociaż nam się zdaje, że zawsze będzie lato. Jeżeli sądzimy, że jesteśmy czymś lub że coś wiemy, musimy zwrócić uwagę na to, że właśnie jesteśmy wzdęci. Przez takie nadymanie się następuje rozłam pośród ludzi, ponieważ ci nadęci sądzą, że wiedzą wszystko i nikogo nie potrzebują, że wszystkich przewyższają tym lub owym. Najczęściej zdarza się to kaznodziejom. Jeden z nich powiedział mi kiedyś: nie rozumiem, jak możesz słuchać kazań innych braci? Odpowiedziałem: a ja nie rozumiem, jak ty ich możesz nie słuchać. Wielu wykształconych kaznodziei, którzy posiadają rzetelną wiedzę i umieją wygłaszać stosowne kazania, nie może słuchać, jak przemawiają prości bracia. Przygotowują się więc podczas kazania tych prostych ludzi i potem wprowadzają we wszystko chaos. Raz mówią, że stary człowiek umarł, że został ukrzyżowany i pogrzebany, a innym razem znowu go przywracają do życia. Jakże potrzeba nam nauki. Ci, którzy są nadęci, nie odczuwają głodu. Jest im błogo tylko wtedy, gdy sami mogą mówić. Dlatego nie zawsze trzeba iść na zgromadzenie czy konferencję. Nie jest to potrzebne, bo z góry wiadomo, co się usłyszy, jeśli mówią ci straszliwie nadęci ludzie.